Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w The Outer Worlds. Moi drodzy, jakby tak spojrzeć przez tą szybę, wow, to wygląda naprawdę niesamowicie. A, jesteśmy na naszym statku. Dlaczego w mojej kajucie? Dlatego, że zauważyłem, że jest tutaj drzewko podczas akurat przenoszenia rzeczy i sprawdzania paru innych. Ucho kulka? Świetna nazwa. Zapuściliśmy tutaj korzenie niczym unoszone przez wiatr zalodniki ucho kulek, które trafiły na żyzną glebę Adelaida. Okej. Okay. Ciekawe. Natomiast, moi drodzy, jedna rzecz. A propos kwestii właśnie, pamiętacie, ogólnie też porozdawałem jeszcze punkty, bo część osób dostała. A propos Parvati. Teraz zauważyłem, że to są atrybuty właśnie umysłu. Percepcja. To nie jest bezpośrednio tylko percepcja, tylko również jest to atrybut umysłu. Dzięki temu mogę sobie wyekwipować herbodjazda. Dla mnie to jest herbozjad. Kappa. Nie mam pojęcia. A, bo herb odjazd. Aha, to powinno być fiołowe odpalenie. Nieważne. Koniec żartów. Natomiast, moi drodzy, ponieważ nasz dziennik aktualnie i tak nas mocno tutaj zachęca do tego, aby wrócić na pioniera, to też na pioniera wrócimy i pójdziemy oczywiście z Parvati do... Przepraszam, nie Terre, tylko... Nie, już jesteśmy na pionierze. Nie jesteśmy na pionierze. Co ja robię? Mój mózg mi się na chwilę wyłączył, co nie jest niczym dziwnym, ale, nikt nie musi o tym wiedzieć. Dobrze, dziękuję. To wcale nie tak, że i tak nam będzie wydawał polecenie, pozwolenie zazwyczaj. W ogóle sam ma świetną broń, jeśli chodzi o tego robota. Ma naprawdę niesamowite obrażenia, bo sprawdzałem jego statystyki, sprawdzałem takie rzeczy. Wow, po prostu wow. I ma możliwość dodania nam bonusu do obrażeń wobec automaszyn. A taki już szczegół. Tak, dlaczego wziąłem ten herbodjazd? Herbodjazd. Nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy. Ponieważ mam zamiar już tym razem załatwić kwestię Parvati i rzeczywiście z nią porozmawiać na temat. No cóż, czy. Junlai? Junlai, dobrze powiedziałem. Oczywiście się muszą czytać tekstury, nie jest to niczym dziwnym. Ale ta gra bez tych lepszych tekstur wygląda co najmniej dziwnie, tak? Zanim się te tekstury wczytają. Po prostu wygląda jak taka bardzo biedna wersja. Właśnie, a... Patrzcie, a my tutaj jeszcze chyba nigdy nie byliśmy w tym. Czy ja dopiero teraz zauważam, że to jest... O nie, najgorzej. Czy ja naprawdę tutaj wcześniej z nimi nie pogadałem nigdy? O Jezu, mnie za to zabijecie. To jest ochrona. Komendant Sanita. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time, nor loitering. Interesuje mnie ta nagroda za głowę Magrida. Gdzie mogę go znaleźć? Last tip we got pointed toward the back base. You want the reward? Do the legwork. Już zabiłem Magrida. Oto dowód. Jego zapalniczka. A, czyli do tego właśnie ona była. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Bang, bang. Jakie macie aktualne listy gończe? With that bastard McRed dead. There ain't much else in the offing. Not that I'm complaining, mind you. I can start something if you want. Just say the word. Oh yeah. Look at my face, Felix. Do I look like I'm in a mood for your nonsense? Okay. Jak to jest pracować w ochronie na stacji kosmicznej? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Zobaczcie, delikatnie musiałem poprawić mikrofon. W ogóle mam trochę roboty z nim teraz, bo staram się zrobić tak, aby mój głos był trochę bardziej, lepiej słyszalny po prostu, ze względu na jego ustawienie, ale to już jest inna kwestia. Jasne. Dobra, zaraz stąd spadnę. Co znaczy Marines? Okej, okay. Kontynuujmy żarty, czyli gadanie sobie z nią, plotkowanie. We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. A dlaczego jesteście Marines, a nie strażnikami, funkcjonariuszami, albo jakoś tak? The original force was made up of a Marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. In other words, they call themselves Mardets, because it's fancier than guards. You're lucky I got better things to do than arrest you for back-sassing an officer, Felix. Folks started calling us Mardets, because it was easier to say. Guess it stuck.
Dziwne, że oni jakby w angielskiej wersji, nie wiem do końca skąd się to wzięło, ale dlaczego oni się nazywają Martets? Czyli jakby martwi Marines, tak? Nieważne, to jest taki trochę żart z mojej strony, ale ciężko mi to zrozumieć. Nie rozumiem do końca tej gry słownej, ale może się kiedyś dowiemy, o co z tym chodziło. Właściwie to chcę zgłosić incydent. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? O nie. O nie. Czy ja mogę zgłosić Felixa? Ej kurczę, nie chcę, jak dotąd nic. Dobra. To już sobie pójdę. Czekajcie, ja chcę to sprawdzić. Tak dla zabawy w sumie bardziej, żeby nie było. Chcę zobaczyć, co będzie, jak wydamy Felixa. Chciałem zgłosić przestępstwo. Obecny to Felix ciepnął majstra w łeb, kijem do ciepa. Come on, boss, I told you. He was slandering my rangers. You finally did it, huh? Good for you. Been a long time coming. You done hauling crates then? My box hauling days are officially behind me. Say hello to Felix Millstone, spacer extraordinaire. Tak jest, witaj w zespole i takie tam. No takebacks. He's yours now. Oh yes. Yep, we're stuck with each other. Like tumors on a cysty pig. Now then, did you have anything else to report? Zauważyłem, że w polskiej wersji Cysty Pig został jako zwykły knur tutaj przetłumaczony, podczas gdy chyba na statku Finasza, znaczy w laboratorium Finasza, Cysty Pig był cystoknurem, czyli jak cysta do cystoknura bardziej. Tutaj bardziej to pasuje niż w wersji, gdzie jest cysta do knura, bo w tym momencie to nie pasuje, ale nikt się nie będzie czepiał tłumaczenia. Dobra, padamy stąd, to ja już sobie pójdę. A jeszcze mamy szeregowego Lee Floresa. Hi there, haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? Pogadajmy. Szukam jakieś roboty. Obiło ci się coś o uszy? Chief Tennyson don't generally hire outsiders for station jobs, but you could try asking at Sublight Salvage. They got an office on the far end of the promenade deck. Anything else I can help you with, mister? Naczelniczka Tennysona, kurczę, tutaj mamy praktycznie wszystko, co już wiemy, więc pozwólcie, że ja to przeklikam głównie. Powiedz mi coś o odzysku pod światło. They're run by Miss Hagen. Half the tramp captains and contractors in the system have worked for her. I ought to warn you straight off. Scuttlebutt says some of the jobs they do aren't exactly above board. Downright anti-business, if you catch my meaning. Dobra, nie, w sumie musisz mi wyjaśnić, niech nam opowie. Let's say there's been times when I heard somebody needed a thing, and somebody else had such a thing, but they weren't inclined to sell. Now let's say the one who had the thing suddenly found theirs missing, and the one who needed got one. If anyone asks, Sublight says it got salvaged from an old wreck. Case closed. Zaraz, to nie są przestępcami, ale mają biuro na promenadzie? If anybody could prove them criminals, the board would have put their foot down a long time past. They always got, what do they call it? Deniability? Something gets nicked or someone turns up dead, Sublight says, hey, independent contractor, not our responsibility. But everyone knows what they're doing, top to bottom. Działają przeciwko Radzie Arkadii? Against is a strong word. Let's say that if you need something the board ain't inclined to sell, you might look to Sublight to get it. You might pay Sublight a shitload of bits for it, but that money gets passed on to their contractors, so in the end, it's still business. That doesn't sound right to me, Captain. People do what they gotta to get by. Dobra, starcz tego. Oh, sure. Gets a mite boring at this desk, you know. Then I get to chatting too much, and Commandant Sonia's gotta reprimand me again, and... Oops! Doing it again. Sorry. Oh, don't worry. Captain's real understanding. Awful generous of you, listening to me like this. Znaczy, drogi, zaraz go weźmiemy jeszcze do załogi. Kapo, oczywiście taki żabcik. Bardzo chciałbym tam wejść. We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... We just don't. You have done a lot for us, Captain. I'll talk to the Commandant about scheduling a thank you tour for you. Maybe check back in a few days. Daj spokój, Lee. Tyle dla was zrobiłem. Po co mam czekać?
All right, I guess. In and out, though. Just try not to do any shady stuff. I'd like to keep my job. No proszę, i otworzę no chyba drzwi tam, z tamtej strony. Ej kurde, to by było coś świetnego. Bo i tutaj nam otworzył drzwi. Tak, tutaj nam otworzył drzwi. O kurdełkę, dobra, a ja chcę z nim dogadać już wszystko do końca. Próbuję się zorientować, gdzie jestem, tutaj to nam wiele nie powie raczej. Dlaczego nie wolno ci przyjmować zgłoszeń o incydentach? I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. Filing, huh? That what you do for fun? Sure. Quiets the mind. A robicie może takie wycieczki z przewodnikiem, czy coś w tym stylu? I told you we don't. You have done a lot. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. Mam inne pytania. Pewnie macie tam w magazynku skonfiskowaną kontrabandę z całego układu, co? Sure. And stuff from outside the system too, off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardets on duty here. Co byś zrobił, gdybym powiedział, że mam tam również moją kontrabandę i właśnie po nią przyszedłem? That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here too then. Okej, okay. Mam inne pytania. Wiele tu widujecie frachtowców, pewnie masz sporo roboty. Less than there used to be. Fewer freighters passing through these days. I spend some shifts just listening to the wireless. Dlaczego teraz zjawia się mniej frachtowców? Search me. I mean, don't search me, because that's my job. Get it? I reckon you'd have to ask the folks in Byzantium. Ten żart był taki sobie po polsku, no ale cóż. A czekajcie, bo jeszcze było powiedziane właśnie o radiu coś. Słyszałeś przez radio coś ciekawego? There's been a whole heap of good advertisements lately. Sometimes I tune in just for those. Chyba nie chciałem wiedzieć. Dobra, do zobaczenia. Chyba nie chciałem wiedzieć, dlatego że... reklamy i te korpo tutaj, no klasyka, tak? Dobra, ale moi drodzy, wchodzimy tam. I nie jest to już restricted area. Czyli... teoretycznie chyba nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy tutaj. O właśnie, mamy terminal ochrony. Nie potrzebujemy tutaj już hologramu, czyli zaczęło pomóc trochę pionierowi, tak? Serio? Oto się zamykam, żeby nikt mnie nie widział. Dajcie mi trochę prywatności. Wybaczcie. Najpierw zanim wysunę kasetę, chciałbym sprawdzić, czym są jakie tutaj są skonfiskowane towary. Zmodyfikowany pistolet Joch, siekiera, metalowa pętla duża, różaniec ZNK, naprawdę różaniec? Zamknięty pojemnik właściwie odmówił otwarcia. Zatrzymano wolnego strzelca o podejrzanych zamiarach, skonfiskowane jego rzeczy osobiste, gdy czekał na przesłuchanie. Uciekł zanim zdołano go przesłuchać, porzucił swoje rzeczy, które trafiły na zaplecze posterunku ochrony, na wypadek gdyby ten kretyn znowu się pojawił, co raczej nigdy nie nastąpi. Wpisy ochrony. Zobaczmy. Spółka pod światło złożyła ofertę na jeden z naszych magazynów. Dość hojną. Wynegocjować standardowe znaleźne i oddać Lily jej łup. Bójka w utraconej nadziei. Wolni strzelcy kontra rada. Wolni strzelcy wygrali. Aresztowano kapitana frachtowca z przerostem portfela nad rozumem. Statek Hotorna skonfiskowany z rozkazu u doma Bedforda. Dalej nie wiadomo, dlaczego Hotorn wraca się z tym padalcem z rady. Facet z doku na rufie pobił chłopaka w księżycowym kapeluszu. Szaleniec bełkotał, że księżyc doprowadzi nas, sprowadzi nas koniec świata. Był po uszy naćpany czymś, co Magdy tam hoduje. Czyżby to był ten hodowca tamten, który wtedy uciekł, wiecie, który był prowadził tamten terminal po części? Albo to był dziennik, już teraz nie pamiętam. Otrzymaliśmy zeznanie pod przysięgą, że Magrida widziano w Maxie chwilowym relaksie. Tylko nie ma komu tego potwierdzić. Przypomnienie, żeby mieć oko na Gladys. Dobra, i wysuńmy teraz kasetę. Dziękuję. Raczej nie będziemy miał o to problemów. Natomiast ja bym chciał tutaj przejść dalej i zobaczyć, co się znajduje właśnie tutaj. Bo to tutaj były ciekawe rzeczy. To jest chyba ta pętla, obręcz. Kurczę, kusi mnie strasznie, żeby to jednak po... kraść im wszystko. Wybaczcie, wiem, że nie powinienem. Ale jednak kuszą mnie te zarekwirowane rzeczy. Trochę zawał.
Postać musi stąd iść. Dobrze, nieważne. Udajemy, że nic się nie stało, tak? Za tymi drzwiami powinno być wyjście, właśnie. I to jest to wyjście. Jak widzicie. Reszta się niemalże oburzyła. Co my tu robimy, tak? No ale właśnie, widzicie, jak komuś pomożemy wystarczająco, to ten napis Restricted Area, przepraszam, Restricted Access się zmienia na taki szary i w tym momencie możemy tutaj wchodzić już bez większego problemu. Dobra, to pani sobie poszła. Nareszcie. Ja chcę to pozamykać. Tak, tutaj mamy różaniec 1K. Mamy również jakieś pierdoły. A to jest chyba nie wszystko, co nam pomoże. W sensie to nam akurat nie pomoże przy tej kwestii. Co tutaj jeszcze mamy? Kaseta z identyfikatorem Marines. Okej, okay, ciekawie. I chyba druga opcja, żeby dostać się wtedy tam do jasnych gwint. Naprawdę? Czy tutaj ktoś co 5 sekund przychodzi z jakąś kontrabandą? Przepraszam, głupie żarty, ale muszę poczekać, aż ona wyjdzie. Zresztą tutaj znajduje się jeszcze pewna skrzynia, którą też chcę otworzyć i sprawdzić, przeszukać. Też tutaj jest. Młot udarowy. Też bym wziął. Ten pistolet również. No zobaczyłbym po prostu te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Tylko muszę poczekać, tak? O, proszę już wyjść. A to nie jest ona, to jest on. Te włosy, myślałem, że to jest jakaś kobieta. Nieważne. Lipki już po prostu za bardzo się wkręcił w tę grę. Tak? Dobra, tutaj pokradliśmy. Otwórzmy tę skrzynię. Zabieram od razu wszyściutko. Ale nie sprawdzając, co tam jest. Też mam jakieś dwie buteleczki i to już wszystko, tak? To już wszystko, dobra. Wyczyściliśmy im magazyn. Spalamy stąd. Nikt nic nie widział, nigdy nas tutaj nie było. I tak dalej, i tak dalej. A tymczasem zobaczmy, bo może tutaj... Dobra, nie. Może nie tak. Zobaczmy tutaj, co nam to da, bo... On ma jakieś właśnie przedmioty do misji. Okej, obręcz to jest, zrozumiem, coś a la hula hop. To mnie nie interesuje. To jest kaseta z identyfikatorem. A, więc nawet dwie mamy. Mam różalić ZNK. To jest narzędzie medytacyjne. Ciekawie wygląda ten różaniec, tak nietypowo. Ale nic nam on nie mówi. Ale to chyba będzie trzeba Maxowi potem przekazać. Dobra, nieważne, bo strasznie się na tym skupiam. Już 17 minut minęło. A my musimy lecieć do... nie tutaj, do... utracenie nadziei, tak, bo Rest and Go to jest Max chwilowy relax. Właśnie, Rest and Go, tak. Przetłumaczenie tego, ja szczerze mówiąc nie mogę się przyzwyczaić, że to jest właśnie max chwilowy relax, tak? Bo tak się to różni od polskiej wersji, że nie jestem sobie w stanie tego jakoś w głowie ułożyć. A tymczasem ja sobie walnę F-kę, ponieważ w tym mamy właśnie te cechy. Powinnam podnieść teraz cechy właśnie percepcji, jak widzicie na przykład. Staliśmy. No i porozmawiamy z Parvati. Tak, już powiedziałeś to. Możemy teraz skorzystać rzeczywiście z percepcji. Uff, dobrze, że mam takie dobre przedmioty jak to. Percepcja. Na pewno tego chcesz? Wyglądasz na zdenerwowaną. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake, thinking about what June Lay said, and feeling my heart shake. Właśnie powiedziała, że nie lubi piwa. Szymon chyba wino będzie takim najbardziej odpowiednim. Znaczy wiem, że to jest bardzo stereotypem, ale ja sam na przykład bardzo, jeśli już muszę pić, wiesz, jestem abstynentem, tak jak mówiłem, staram się od tego jak najbardziej odciąć. Jak już muszę, to raczej wolę, nie znoszę whisky, nie znoszę wódki, nie znoszę piwa, wolę wino albo ewentualnie jak już muszę, to piwo smakowe, tak? Albo najlepiej w ogóle 0%. Jak się da, tak? Nie zawsze się niestety da. To proponowałbym piwo, ale w nadbrzeżu wspomniałaś, że robi ci się od tego niedobrze. Co powiesz na wino? Oh, wow! You remembered! Well, that's fruit and such, right? Okay, wine it is. Bottoms up! I'm no expert on wine, but ain't you supposed to drink that stuff with your little finger up? Wow, this is really kind of nice, actually. Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh, Captain, I'm pining for June Lay something fierce. What am I doing? Ogólnie czy konkretnie? I mean, just with June Lay. I don't know what to do about us. Że dwójka jest dobrą odpowiedzią w moim wypadku.
Ale nie. Jako nasza postać myślę, że nadal będziemy udawali kapitana statku, a nie żalili się jak lipek ze swoją historią związków. Możesz zacząć od wyjaśnienia, dlaczego wiadomość od niej tak bardzo cię wytrąciła z równowagi. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Dopiero co powiedziała, że jej miłość nie interesuje, to... Ja trochę mam teraz mindfuck po tym wszystkim. Przeczytaliśmy tę wiadomość, więc... Nie wysyła się koszmarnej poezji ze zmysłowymi podtekstami komuś, wobec kogo jest się obojętnym. Chyba tak, tak będzie najlepiej. Wiesz, nie wiem, czy to będzie fair, że dowie się, że przeczytaliśmy, ale powiedzmy to. I don't know, I'd call it, sensual, that's a lot. Wiersz sugerował, że do tych twoich dłoni uspokaja. Brzmi to jak wyjęte z serialu romantycznego. It did. Oh dear, I hadn't really... Oh my goodness. And I told you? So, Parvati, you gonna read this poem for us, or do we have to turn down the lights first? O nie! Co za Felix? O nie, Felix! O nie, co za człowiek! Jak ten gość potrafi po prostu rozwalić całe wszystko? Umieram, autentycznie umieram. Ja w tym momencie skisłem tak mocno w środku. Niedługo to w ogóle się zepsuje. Znaczy już jestem zepsuty, ale to już zgnie w ogóle całkowicie i się tutaj rozpadnę na wizji. A co dokładnie zawierała ta wiadomość, jeśli można wiedzieć? It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad. How a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think June Lay still has feelings for her? Kurde, zeszła mi percepcja. Kurde. Trzeba było się tyle nie skupić na rozmowie. A nie mogę teraz walnąć jak kinia. Ojejku. Nie wydaje mi się. Powiedzmy tak, że nie wydaje mi się. Well, maybe she just wanted to let me know her preferences. In a less awkward way. But that made it more awkward. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Mówię, że chyba skorzystam z perswazji. Lepiej będzie, jak napijesz się wody. Come on, Captain! I'm here to drink! Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Good thinking, boss. You just saved Parvati a whole lot of trouble. Shush you. Oh, Captain. I want to talk to June Lay all the time. Even about silly things, but... I'm so scared. Tego. Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Nawet nie waży, tak? Jakby... Ja się tutaj uśmiecham ze względu na to, że aż za dobrze znam te pytania, które zadawałem sobie już tyle razy. I skończyło się na tym, że robię YouTube'a i siedzę przy książkach 24 na dobę. Tak, właśnie możecie ogarnąć sobie mniej więcej, jak moje odpowiedzi ostatecznie zabrzmiały po całej historii mojego życia w związkach, jakkolwiek to inaczej nazwać, nieważne. Nie prosty sposób, aby uzyskać odpowiedzi na te wszystkie pytania. There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later she's not?
Przemyślę nad czwórką i trójką, bo obie są całkiem niezłe. Czyli obawiasz się, że ją zawiedziesz. Myślę, że to jest bardziej odpowiednie w jej wypadku. What if I can't make her happy? Powiedziałbym trójkę, bo to jest trochę prawdziwe, ale... Ale jednak jakby też chciałbym trochę szczęścia Parvati. Po tym wszystkim, co ją spotkało w Nadbrzeżu. Nawet jeśli będzie musiała odejść z naszego zespołu. Tak, myślę, że tego właśnie chcę jako kapitan tutaj. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz. Yeah, I know you're right. Just wish it were that easy, is all. I'm not used to speaking free with folks. Back in Edgewater, there wasn't no one who wanted to know my mind. Excepting my dad. Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think... ungenerous thoughts. Nie wiem, co by to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że dwójka będzie najbardziej neutralna z mojej perspektywy. Nie tylko ciebie. I suppose so, but I want to be my best self for her. A good person, worth caring for. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just wow. So much to think about. Zaprosić ją na randkę? Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Kurczę, bardziej mnie chyba interesuje inspirowanie. Jako kapitan uważam, że powinniśmy inspirować swoją załogę, a nie używać perswazji. Jeśli miałbym perswazję tylko i wyłącznie, wziąłbym perswazję, ale wydaje mi się, że najlepiej jest wziąć inspirowanie jako kapitan. Nie pytaj mnie o zdanie, zwyczajnie uwierz w siebie. Okej. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. You know something, Parvati? You ought to come drinking with the crew more often. Huh. All right. Thank you guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Kurde, ej, mega fajny. Bardzo mi się podobał ten wątek. Jakby nie chodzi o to, że Parvati jest lesbijką, czy to, że June jest lesbijką, czy one są tam biseksualne. Nie o to mi chodzi, tak? Podoba mi się jakby te rozmowy, jak one są kreowane, że to jest postać głębsza nawet naszego towarzysza, a nie jest takim byle czym, tak? Więc to jest niesamowite, że oni mają po prostu takie ludzkie odczucie, zostali tutaj dobrze zbudowani, a nie są tylko... No, przepraszam, że to powiem, ale durnymi, łażącymi... No, kukiełkami, które nam pomagają, tak? To jest coś super. Dogmeat approves, tak? Ojejku, nie widać, no ale cóż, trudno. Znaczy, Dogmeata ogółem bardzo mało widać, ale to jest kwestia kamery. Ciężko, żeby go było widać bardziej. Nieważne. Pani Wando Dorset, Wanda, oni ją czytają. W każdym razie, pani doktor. Were I a gambling woman? I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. No i proszę bardzo, od razu załatwiliśmy kwestię tego. Czyli to już załatwione. Coś nam zostało w takim razie z kwestii tych tutaj. Czekajcie. Sprawdźmy na statek. Chciałaby z nami jeszcze pogadać na statku. Myślałem, żeby pójść do Junlei od razu, ale... Wychodzi na to chyba, że nie do końca. Trzeba jednak wrócić. Właśnie, ja od razu sobie wezmę i wyrzucę to. Już nam aż tak bardzo potrzebne nie jest. Ale żałuję, że niestety... Nie wiem, czy te efekty się kumulują. Właśnie, bo to nam daje tylko na 30 sekund. Trzeba było, kurczę, wziąć coś innego może. No nie, wątpię, żeby nam minuta nawet wystarczyła. Szkoda, naprawdę szkoda, no ale... Ciężko, żeby coś innego z tym zrobić, tak?
I tak mi się podobało, i tak było fajnie, tak jak mówię, mega, mega rozmowa, podobała mi się niesamowicie, podoba mi się, jak tutaj zostały stworzone te postaci poboczne, w sensie postaci poboczne, misje poboczne, towarzysze, po prostu wow, po prostu wow. No, nie mogę nic więcej dodać, to jest niesamowite dla mnie. Podoba mi się, tak? No, co mogę więcej powiedzieć? Captain, if you're looking for crew members LA or Felix, they're sharing a drink upstairs. O! Ciekawe. Ale dobrze, porozmawiałem z Parvati w tym czasie, bo ona powiedziała, znaczy było napisane, że ona chce z nami porozmawiać na statku. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried, I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Rozmawiałaś z Junlei? I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Były jakieś zabawne literówki? Jestem ciekaw. Oh, she called mashed potatoes smashed potatoes. But I think maybe that's just what they call them on Groundbreaker. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Czyli naprawdę podoba się Junlei, a do tego powiedziała to tak niezręcznie, jak to tylko możliwe. Oh, isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal, and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow... Thanks for taking me out, Captain. Jeszcze level up, moi drodzy. Kurde, cudownie. Ja się czuję naprawdę świetnie z tym, jak to się wszystko u nas rozwija. Naprawdę. Może to brzmi głupio, ale dla mnie to jest coś niesamowitego. Właśnie, miałem pójść chyba w otwieranie zamków mocno, jak dobrze pamiętam, ostatnio. Tak. Bo... Tak, czy coś jeszcze miałem ulepszyć? Nie, chyba właśnie to otwieranie zamków, dlatego że pamiętajcie, że mieliśmy tam na tej... Czekajcie, ja tutaj miałem tą moją notatkę. One są gdzieś tutaj. Mieliśmy na Scylli tą skrzynkę, która wymagała 75 plus inżynierii. I chyba nam jeszcze i tak będzie brakowało, co? 67, 68, jak będziemy mieli, to będzie za mało. Dobra, zobaczymy. Może się uda z tego coś wybrać, tak? W sensie, no jak ten pancerz byśmy ściągnęli, to i tak mamy 59... Bonusy za Parvati jeszcze będą, to na pewno damy radę. Co tutaj mieliśmy właśnie zrobić na przykład? Mieliśmy sobie wybrać nowego perka. Tylko tak, obrażenia zadawane przez broń naukową na źle, a broń naukowa nie jest nam aż tak bardzo potrzebna i nie korzystamy z niej jakoś bardzo mega, więc... może tak w sensie... Średnio by mi się to opłacało. Obrażenie, kiedy sobie stowarzyszy, no też nie, bo zwykle jesteśmy stowarzyszami. Podstawowa wytrzymałość i chyba to by mnie chyba najbardziej interesowało z tego wszystkiego. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Nie mam innego pomysłu, więc na razie w ten sposób zrobimy. Myślę, że później ewentualnie pójdziemy w tutaj maksymalny wskaźnik taktycznego spowolnienia czasu oraz wagę produktów do spożycia, bo one rzeczywiście trochę jednak ważą po czasie. Na razie nie idę cały czas w te umiejętności naszych towarzyszy, bo no nie korzystam z tego, tak? Ja jestem graczem, który nie idzie za bardzo w dowodzenie. A raczej się skupię tutaj. Fine, I'll pay you back for all of it. With interest. Nice one. You must have had him quaking on their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Would have felt better if it had worked. Tak jak chciałem powiedzieć właśnie, te perki nasze takie dowódcze nie za bardzo mnie interesują, bo i te zdolności naszych towarzyszy, no tak naprawdę towarzysze są dla mnie bardziej ludźmi, którzy odciągają przeciwników ode mnie, a ja się biję z pozostałymi,
Trochę tak muszę przyznać. A, chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Co to za drink jakiś i jakieś spotkanko tutaj na górze. Good to see you, boss. O, nieważne. Okej, okay, a ona? Something on your mind? Właśnie, może teraz nam coś powie. Ale chyba nie. Dobra, w porządku. No nic, dobra. Chyba wychodzi na to, że ona nam nic więcej nie powie. Ale może dzięki terminalowi dowiemy się, co napisała Junlei do... Nie dowiemy się, co napisała Junlei do... ani Junlei do... Parvati, ani Parvati do Junlei, tak. Bo to chciałem właśnie powiedzieć. Dobra, moi drodzy, ale w takim razie to chyba będzie na razie wszystko. Chyba, że nie, przepraszam, co jeszcze? Ja jeszcze chciałem pójść do pana księdza Maxa. Znaczy pastora Maxa, przepraszam. Ciągle nazywam go księdzem, bo jestem do tego przyzwyczajony. Właśnie, czy jakieś nowe przedmioty się tutaj na przykład pojawiły? To nie. To też już było. Mamy cały czas ten klucz. A ten kwiatek? Petunia, to nie jest petunia. Aha, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No nie, ale nic więcej już na razie nie ma. Poza tym, ten robocik jest tak cudowny. On mi się tak podoba, to jest świetna rzecz. Świetny, po prostu śliczny, no. A tutaj co jest? O, proszę bardzo, czy my to widzieliśmy już? Chyba tego nie widzieliśmy wcześniej, tego zegarka kieszonkowego. Wszystko istnieje po coś, wszystko służy jakiemuś celowi. Maximilian de Soto. Wydaje mi się, że tego zegarka nie przejrzałem wcześniej, ale mamy pana księdza, znaczy pana pastora. Właśnie, to jest różaniec, który już widzieliśmy. To jest fiolka oleju. A czy na pewno my go widzieliśmy? Wydaje mi się, że nie, więc pozwólcie, że go przeczytam. Najwyżej przeczytam go jeszcze raz. Przepraszam, jeśli to powtórzę, ale wydaje mi się, że tego nie czytałem, a przynajmniej tego nie pamiętam. Ten nieco sfatygowany różaniec był wielokrotnie używany podczas kontemplowania sześciu filarów nauczan. Panie najsilniejszych, przyroda nie znosi równości. Silni żyją, a słabi giną dla dobra ogółu. Determinizm. Wszyscy jesteśmy molekularnymi maszynami. Ciało to zbiór atomów, umysł to wynik reakcji chemicznych. Nasz żywot biegnie więc z góry wytyczoną ścieżką, którą śledzić można tylko retrospektywnie. Nie do końca bym się z tym zgodził, ale mniejsza. Empiryzm. Jedyna prawdziwa wiedza to ta, którą możemy zaobserwować. Też bym się nie zgodził. Kwantyfikować i zmierzyć. Zawiły plan wszechświata można zrozumieć tylko w drodze eksperymentów naukowych. Nie ze wszystkim... Z każdym tym filarem w pewnym stopniu bym się zgodził, a w pewnym nie. Stoicyzm. Źródło moralności to rozum, nie emocje. Mądrość oznacza akceptację kaprysów losu z wdziękiem i godnością. Porządek teologiczny. Wszystko istnieje z jakiegoś powodu i ma jakiś cel do wypełnienia. Celem ludzkości jest ostatecznie rozwiązanie uniwersalnego równania. Patronat nauki. Cel ludzkości realizowany jest poprzez postęp naukowy, osiągnięcia naukowe i technologiczne zbliżają ludzkość do odegrania wyznaczonej jej roli w kosmosie. Ciekawe. A wydaje mi się, że w ogóle tej masy rzeczy nie sprawdzaliśmy, więc pozwólcie, że jeszcze tutaj poczytam trochę i zaraz do niego pójdziemy. Wiem, że znowu przyciągnąłem odcinek, ale to mi się zdarza bardzo często. Porządek pod warstwą chaosu. Oto Arkadii przeznaczona droga, złota era, ku której człowiek sięga, wzrastamy niczym monolit Boga, utracona naszych rządów potęga. To już widzieliśmy, ten spis literatury. Olejek też na pewno, więc chyba też pojawia się po prostu więcej rzeczy, mam takie wrażenie. Chociaż mogę się oczywiście mylić, nie przeczę. Aż tę księgę również widzieliśmy. Chyba nie, ale nic specjalnego tutaj nie ma, więc pozwólcie, że to oleje. Got it. His name is Reginald Chaney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Kurczę. Dobrze, brzmi nieźle, ruszamy. Kurczę, znowu mi brakuje tej percepcji. O, będzie mnie bolało. Będzie mnie ta percepcja na pewno bolała. Ale może uda się jeszcze raz użyć. Właśnie, użyjmy. Jakby nie boli mnie to, że użyję jednego Adreno przy okazji. Zobaczmy, czy mogę z nim pogadać na ten temat. No nie, niestety nie. Chociaż... Może opowiem o tej książce? Nie. Kureczka, może tutaj? Wyznaczani. Kiedy tylko się da, obiecuję, okej. Okay. Nic więcej mu nie powiem, niestety. Kurczę. Szkoda. Bo niestety znowu mnie zawiodło trochę, zawiodła ta moja percepcja, no ale
No ja poszedłem w co poszedłem, tak? Czyli poszedłem w siłę i zręczność, w inteligencję. No teraz dopiero mam percepcję, przepraszam, inteligencję mam tylko jeden punkt. Zręczność i siłę głównie poszedłem, więc... No szkoda, tak? Jakby zawaliłem na pewno. Powinienem pójść w tę percepcję więcej. No ale cóż, tego co już zrobiłem się nie odwróci. A tymczasem moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj znowu było przegadane, ale było przegadane w sposób tak niesamowicie fajny, że ja się mega zajarałem tą grą. Jeszcze bardziej niż byłem zajarany do tej pory. I może a propos tego, że będziemy lecieli w sumie na Monarcha, a dokładnie do Roztoki, to... Tak, Roztoki, chyba tak się to odmienia. No pewnie będzie więcej strzelania i więcej zabawy znowu z bronią. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, abym mógł kupować kolejne nowe gry i dla was je nagrywać. Tymczasem do zobaczenia i na razie.